Cześć, cześć, witajcie na kanale GraNaKompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Gas Station Simulator z dodatkiem Car Junkyard i zastanawiam się, czemu tu nikt nie robi lodów, nie? Trzeba by to sprawdzić. No i widzicie. Wszędzie muszę podejść, kuźwa, żeby ci się ogarnęli, że szefu przyszedł. A ja mam tu ważną rozmowę, no. Dawaj. Sean has not lived up to my expectations. He is a handyman, but buries himself in his own creeds and fantasies. I didn't want to drag you into this, but I see that your presence has a positive impact on this place. Who knows? Maybe it will also allow this place to survive. But now, I recommend you go back to the junkyard. Someone is waiting for you. Goodbye. Goodbye. Mamy... Jak wyrolować, kuźwa? Co wyrolować? Jak ona ci miała loda zrobić, jak ty kobietą, kuźwa, jesteś, ty? Proszę mi... zostawić moją pracownicę w spokoju, ty. Czekaj, zaraz coś na ciebie wymyślę, ty. No dobra, mamy wrócić na złomowisko, proszę państwa, i porozmawiać z Seanem. Natomiast tutaj ja oczywiście nagrywam 13 września ten odcinek, zaraz po publikacji pierwszego odcinka z Gas Station, z tym nowym dodatkiem. No i tam Karol napisał odnośnie tego, że to jest po angielsku, że jakbyś przeczytał dokładnie wszystko, co ci napisałem, to byś wiedział, że wczesny dostęp po angielsku. No to odpisałem, że kuźwa, ale on napisał tu też po angielsku, no, w mailu. Jak miałem zrozumieć? Ej, ty Karol, ty normalnie, ty... Stopociek z tobą. Chciałbym tylko się zapytać, gdzie jest kuźwa, gdzie są... O. Muszę im pomóc. Przecież tutaj jest wieczna impreza. Mają nawet publiczność. Siema. Co? Takie fetysze, że ufolutki, te? Zaraz ich nie będzie. O. Widziałaś? A to ty z nimi się zabierasz? O, ja widzę, że ja mam do czynienia z siłami nadprzyrodzonymi. Idziemy. Zobaczymy, co ten gamoń znowu wymyślił. Jeżeli chodzi o stan konta, prawie 12,5 tysiąca, więc ładnie. Coś przybyło tutaj. A to jest ten, którego my żeśmy jeszcze nie sprzedali. Jak naciśnij... Kogo ja mam używać? Czy ja bym mógł tym jeździć? Ale ten mi się też bardzo podoba. Dobra, chodźmy. Hey, what's up? I just called you, but the number was busy. We've sold our first car, man. We are becoming recognizable. Soon clients will be running our doors in. Take a look at the board and you'll see what I mean. Mhm. Dobra, check the board. Dobrze. Sale. Zobaczmy. Claim reward. Aha. Coronet El Dominio. Investor share. $606 prowizji, nie? No dobrze. Ale jak dużo expa dostaliśmy. Fajnie. Ciekawy jestem, jak to się przekłada ogólnie na expa. Confirm. A, tu jeszcze fame budujemy. Congratulations, every card sold has an influence on your fame progression. Kuźwa, wszędzie normalnie te się buduje fame. Visit this tab to see details about fame levels and unlockable rewards. Dobra, proszę. O, proszę bardzo. Paint style jakiś tam. Ale wiecie co, chłopaki i tam dziewczyny z Drago, jeżeli macie dziewczyny, a jak macie, to dlaczego ja jeszcze o tym nie wiem? Wiecie co by było fajne, jakby się udało oczywiście, bo widzę, że tam oglądacie te odcinki, żeby się jeszcze nie zanudziliście to tego. Fajne byłoby, gdybyście dodali tutaj opcję taką, żeby te takie różne style malowania, jakieś naklejki czy coś takiego, żeby można było zaciągnąć z dysku. Wiecie o co chodzi, co? A wtedy to by było o tyle fajne, że kurczę, można byłoby zrobić naprawdę taki wyjątkowy pojazd, taki, że nikt innego nie zrobi, tylko wszyscy ci, co mogą. I to by było fajne. No. Dobra, czekajcie, bo ja muszę teraz poskładać literki po angielsku, bo mi kuźwa tutaj nie przetłumaczyli tego we wczesnym dostępie. Dobrze, to nic ważnego. Ej, że takie chocki kloski. I'm gonna head to the garage. You should work on new cars. You have a knack for it. Just in case you need something, I left a chart on the office wall. It's a list of all the activities that need to be done to assemble a new car. Let's go. We have a lot of work to do. Ale zaraz, ty mnie tu zostawiasz? Jak mnie zostawiasz mnie tutaj? Nie, stoisz dalej. A ty powiedziałeś, że gdzieś idziesz. Ej, kuźwa, dobra. Delivers. Gdzieś stąd możemy zamówić coś. No i teraz weźmy sobie Scotty Potato, niech tam ciśnie, niech jedzie. Proszę bardzo. A tutaj... O kurde. Dobra, zobaczmy to. Unlock. Select all. Not enough contract... O, dobra. No nie, dobra. Ej, Lexi, jedź, kurwa, to będzie taka, można powiedzieć, taka leciutka, taka niespodziewanka, o. Tu jeszcze możemy. Dobra, będziemy sprowadzać te pojazdy, będziemy je rozbierać, będziemy je prać, będziemy je tam... Wszystko będziemy robić. Ale tymczasem... Ja znowu muszę wrócić na stoisko z lodami, bo nie wiem, jak tam idzie kręcenie gałek. Mogłem sobie tym szybkim, kuźwa, szybką podróżą, ale ja widzę, że oni to tak się przyzwyczaili tutaj do nas i tak nie odpuszczają tematu. Jak ich tu, kuźwa, wziąć? Ty, panie mój, no. Cześć, ja was zaraz uratuję tu, chłopaki. Weź nic, nie martwcie się. Ja wam to załatwię tu. O. Nie jedź na wydmę! Tam piachy są, kurwa! Gamoniu! Słuchaj, gdzie mi tu ciśniesz, ty kuźwa job twoją mać, ty? A, na złamowisko od razu. No to nawet jest dobry kierunek, powiem szczerze. Ja was tu eskortować będę teraz tutaj, o. Tam nie, tam nie. O to, żem chyba im nie pomógł za bardzo. Słuchajcie, poczekajcie, ja was tu... Poczekajcie tu, opa. Na koła, no, na koła. No pomóż trochę, zielony, kuźwa, no. Mhm. Dobrze, teraz wam dupę... albo może nie będę tego mówił. Dobra, powiem. Pchnę. Słuchaj, ty gazu, kurwa, musisz dodać. Ej. Mistrzu. O nie, już się nie przewracaj. Zaraz mi tu korki zrobią, no. Cholera, jak im powiedzieć, że mają stąd spierdalać? Ja po ufolutkowemu nie umiem, no. No i patrz, i kurde, no i nie sprawdziłem, co lodziara robi i... A, dobra, ciągnie tam tuż. Dobrze, teraz takie chocki klocki, bo wszystko fajnie, pięknie, wszystko ładnie... Dlaczego tu nikt nie obsługuje? Ktoś obsługuje, bo nie mogę na kasę wejść. Dobrze, nie denerwujmy się. Przede wszystkim paliwo. O, te różnice zamówię. O, jak podjedzie cysterna, tam anakondę pytonga podłączy, wsadzi do dziurki, to wtedy odkręcimy zawór. Natomiast my byśmy jeszcze potrzebowali może jakieś A czekajcie, a co to za lody są tu? To... Ło, to tego nie było. A, od 1984, to ja taki stary jestem już? Czy po prostu... A nie, bo ja odziedziczyłem po kimś tam. Dobra, to nam się opłaca, tę sukę też wezmę, sukiri znaczy. Przekąski. Jakieś chipsy, to nam się opłaca, to elegancko, bardzo ładnie. Alkohole, o, to się wszystkim opłaca. Dobrze, wezmę to wszystko, bo rzeczywiście trochę tam chyba wymiotło. Wiem, że się mówi wymiotło, ale celowo tak mówię. O, z fajkami to też. Słuchajcie, no to jest mój afrodyzjak, to jest taki mój dopalacz, taki wiecie, to ja na tym nie oszczędzam. Lodziki może, chociaż lodziki to ja chyba tam jakieś miałem. Dobra, co tam dalej? Kosmetyki samochodowe. To już nie jest potrzebne, to tylko to, co się opłaca. No i oczywiście prasa, bo to wiadomo, prasa must have. Home cooking. Psa będą gotować, ty patrz, kuźwa. Dobra, jakieś czapki. Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści do magazynu, bo... Byłaby lipa, jakby nie. O, kask ochronny. No, to... Ufolutkom teraz się przyda. Jakieś okulary. Okulary czekoladowe. Koloru białego. To chyba białą czekoladą oblane. Pluszaki, o. Osiągnięcie odblokowane. Sand, not a problem. Wypieki. Fioletowy pączek, niebieski pączek, czekoladowy pączek, dobrze. I zabawki. O, żyrawka, gąsienica. Właśnie, to są puzzle, czy co to, kurde, jest? Tak wygląda opakowanie jak puzzle, ale nie wiadomo. Nie będę się tym przejmował. No, ale dlaczego? No, ja to dokładnie doklikałem wszystko, no. Wiecie co? Idę do tego. No, panie, już żeś pan pytonga podłączył? To lej pan. Dobry wieczór. Widzę, że nikt się panią nie zajął. O. Proszę bardzo, umieść wszystkie. Zaraz zwolnimy tam trochę miejsca. Albo i nie zwolnimy. Proszę. Jak już tu jestem. Oj, proszę pani, żeby pani tylko drzwi nie parły. Patrz, i nie parły. Kurde. Farciaro, ty moja. Dobrze, to ja już panią tutaj wezmę w obroty, bo skoro pani już tu jest, to ja już pani to zrobię, no. I dawaj tu. Tam pani chyba jeszcze jedno kółeczko, tam gumka pani pękła, nie? Proszę uprzejmie, o. Widziałem cię, leserze. Kuźwa, za ciebie muszę robić patapianie, ty. Dobra, wymieńmy jej akumulator. Opsa. Trzeba te fury tam odebrać. Na tym złomowisku. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Lustereczka, tak? Zamknijmy jej maskę, bo ona sama nie zamknie raczej. To ja stąd widzę, że ona nie potrafi. Pyk, 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 pyk. Ja najbardziej lubię wymieniać tutaj lusterka, powiem wam. Wiecie? To jest takie, kurde, takie właśnie, o, najfajniejsze, takie najbardziej sympatyczne, o, takie, o, pyk, pyk, pyk. Thank you to you, to you, to. Dobra, co my tam mamy? Klient przy myjni, no, ale to mu się automatiko zrobi. I patrzcie, no i mamy prywatne ufolutki, nie? Wzięła impreza przez całą dobę. Można i tak, 15 tysięcy mamy na... Uźwa, towar miałem zamówić. Pewnie mi się koszyk zresetował, znając życie. Ale się zaraz upewnimy. Dostawa. Produkty. No to mam to... Kurwa, normalnie... A tu co się stanęło znowu? No co jest z tymi pojazdami? Chłopie... Aha, dobra, pomyliłem się, przepraszam. Przecież tu się nie da stanąć, no. No nie ciśnij na to miejsce, bo tu pojazd już stoi, kuźwa. Pa jak uparta, ona chce go wepchnąć tu między Fajfusa a ten pojazd. Słuchaj. Mirabelko. Pani lepiej stąd odjedzie, ale pani szybciej wsiada, bo ta jest napalona strasznie, kuźwa. Se ubzdurała, że tam stanie i chy, no. No i nie przetłumaczysz babie, no. Co za naród. Dobra, ciśniemy do tego na to złomowisko, bo tutaj ten... robota czeka. Żadnej listy nie sprawdzam, pierdziele, ja chcę się trochę sam pobawić, bo to... O, nie widzicie. Tararara, proszę bardzo. A mogę cię o tak wziąć? Nie, muszę cię jednak wysunąć, tak? I hopsa. Sięgnę? Sięgnę tam? No i kuźwa... No dajesz, no. O, elegancko. Proszę bardzo, isru. Dobra, teraz musimy stąd wysiąść. No i mamy dwa pojazdy kolejne. Tutaj podejrzewam, że będzie można podlokowywać kolejne jakieś miejsca, o ile się nie pomyliłem. Weźmy ten kluczyk i... No i takie rzeczy możemy zdemontować. Proszę bardzo. No to już. No perfekt, no. Kuźwa, jestem profesjonalistą, to perfekt, no. Tylko mi się to pole robi coraz węższe, mi się tak wydaje, albo po prostu muszę szerzej oczy otworzyć, bo kuźwa... Ja jeszcze śpię. No dobra, a tutaj co mogę? O, tośmy zrobili interes życia, widzę. Chyba ich wyślemy po kolejne wozy. Dobra. Kuźwa, ty pamiętacie, co się robiło z tymi złomami? Bo to nie mogę Karolowi powiedzieć, bo kuźwa... Żeby tam chłopaki z Drago nie widzieli, nie? Że zapomniałem. Dobra, otwórzmy to. Z, no, cisnę, no. Mistrzu, otwórz to. Halo. Misiaczku, Z, cisnę. Ty kuźwa hasło, czerwony kapturek, no. Dlaczego Crusher is currently unavailable? Halo. Nie tak. Co się kurwa z tobą stało? Dlaczego jesteś niedostępny? Co ja ci zrobiłem znowu? Ty... A Sean kuźwa pozwolił. W dupie to mam. Idę stąd. Ej, panie, normalnie ty kuźwa... Słuchaj, ciulu. Sprawa jest. Ta miażdżarka tam, kuźwa, prasowalnica nie działa. Co żeś tam przyblokował znowu? Popsułeś coś, kuźwa. Pewnie kija w szprychę wsadziłeś. No, i co ja mam z tego zrozumieć teraz? Hmm? Czyli to jest taka właśnie, to jest taki guide, to jest taki właśnie, no. Wait for the potential buyer, then claim the reward. O, i widzicie, i ten punkt podoba mi się najbardziej. A gdzie on zniknął? Ty jaki kurna Harry Potter, ty. Oho, jedzie następna impreza, kuźwa, ty. Już słyszę. Czy coś się tutaj naprawiło się? Czy teraz mnie otworzysz? O! Ty pa, jakie kuźwa, jak to zrobili, że nie pozwolili się bawić, póki nie przeczytałem tej cholernej, zastranej listy, widzicie? Oni to już wiedzą o tym, że kuźwa, żebym im pierdyliona pytań później nie zadawał przez telefon i mailach. To już poblokowali wszystko, żebym przeczytał. Chłopcy, chłopcy. Wiecie, że ja was lubię, nie? O, dobra, jakiegoś tam expa załapaliśmy. O, ale mnie przycięło. Fame level unlocked. Bardzo mnie to się szło. Ależ jestem sławny. Co tu się... Nie pozwolili mi tam wleść. A to jest wyjście awaryjne, kurde. Sprawdźmy. Put all. No i niech se tam... I niech se tam teraz siedzi. Idziemy, słuchajcie, zobaczyć, co ufolutki robią, tylko muszę dotrzeć do Toy Toya, bo ja tu jeszcze nie znam tak dobrze tego wszystkiego, wiecie, jeszcze się muszę naumieć, nie? Ale sracza to już rozpoznaję. O, widzę, że imprezka tu na całego, Nina... O, mamy VIP-a, słuchajcie, on zatka nam tutaj wszystko, bo... Generalnie rzecz ujmując, to tylko my go możemy obsłużyć. No dobra, słuchaj ta. Mamy podwójne ufolutki. W sumie nie wiem dlaczego, tak naprawdę. A panu policjantowi Nikloda nie chce robić, kuźwa, no to ten na służbę to tak... O, Nina już leci zaangażowana. Wystarczyło, że powiedziałem. Sprawdźmy szybko tego VIP-a, bo on chyba stoi tutaj, a to, tak jak powiedziałem, my musimy obsłużyć. Siema. Witam szanownego VIP-a. Delikatnie, delikatnie, co by nie było. Hopsa i... No widzę, będą przebieranki. Takie fetysze. No, warto było, ja wiem. A ty VIP-em nie jesteś, także... Już koleżanka wraca. A z państwem, proszę państwa, to ja się już żegnam, ja muszę do kanału zejść. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Nie mogę się wepchnąć w dziurkę. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa!